Stara chrześcijańska koncepcja katechona przypomniana została w XX wieku przez niemieckiego konserwatystę rewolucyjnego Karla Schmitta. Od niego zaczerpnął ją Aleksander Dugin, bardzo oryginalny i wpływowy myśliciel rosyjski, wywodzący się z kręgów sowieckich służb specjalnych, zresztą okultysta, gnostyk i właśnie piewca Eurazji. Otóż katechon to taka osoba, która powstrzymuje nadejście antychrysta, czyli nadejście apokalipsy. Miał być nim władca, czyli ostoja porządku świeckiego, zaś według Aleksandra Dugina tym katechonem nie jest nawet Władimir Putin, ale sama Rosja. Nas, Polaków, w szczególny sposób powinno interesować to, co Aleksander Dugin ma do zaoferowania Polsce. No i otóż mówi on jednoznacznie, nie pozostawia tu żadnych wątpliwości. Polska albo przyłączy się do tego eurazjatyckiego mocarstwa, a co to znaczy przyłączy? No po prostu podporządkowuje się mu. Albo zostanie zniszczona. Rosja, tak wprost powiedział Dugin, nie jest zainteresowana istnieniem Polski jako osobnego podmiotu. Potrafią zdiagnozować niebezpieczeństwa związane z Rosją, ponieważ znają Rosję z własnego doświadczenia, doświadczyli na sobie jej polityki w tej wersji najbardziej opresyjnej, mają bliższe kontakty i często ludzie na Zachodzie żyją pewnymi złudzeniami, tym co im pokazuje propaganda moskiewska, tym co chcą usłyszeć. Natomiast nie mają realnego kontaktu z rosyjską tradycją, kulturą, a także dzisiejszą rzeczywistością. I ostatnie wydarzenia pokazują, że to Polacy mieli rację, jeżeli chodzi o diagnozę dotyczącą Rosji, niż Niemcy, Francuzi czy Hiszpanie.